Lotnisko w Kabulu pęka w szwach, tymczasem talibowie blokują wyjazd z kraju. W ewakuacji pomaga polski kontyngent. Coraz częściej talibowie nie pozwalają na wyjazd z kraju nawet tym, którzy mają potrzebne dokumenty. W Kabulu panuje chaos, który wciąż próbują opanować amerykańscy żołnierze. W ewakuację ludności włączyła się także Polska. Do tej pory ponad 130 osób opuściło stolicę Afganistanu polskimi samolotami. Także polscy obywatele przebywający w Afganistanie są już bezpieczni. To 6 osób, które udało się sprowadzić do Polski. Ta ewakuacja, z którą mamy teraz do czynienia, związana jest przede wszystkim z ewakuacją obywateli polskich. Oni już wszyscy wrócili do naszego kraju i obywateli państw sojuszniczych. Myślę tu o NATO, ale także o Unii Europejskiej. To jest nasz obowiązek. Polski kontyngent pomoże też obywatelom Afganistanu. Takie ustalenia zapadły po rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Ustaliliśmy, że Polska będzie odpowiedzialna za operację ewakuacji i zapewnienia bezpieczeństwa transportu dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim. Przewieziemy ich najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach sojuszu związanych z kryzysem afgańskim. Trudna sytuacja nie dotyczy tylko Afganistanu, to także Białoruś, Litwa. Jednak póki co nie ma decyzji o zwołaniu w tej sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czego domaga się od prezydenta opozycja. Takie są zasady funkcjonowania Rady, że to jest organ, który służy prezydentowi, a nie opozycji. I jeżeli będzie chciał coś przekazać opozycji, to taką Radę zwoła. Na chwilę dzisiejszą prezydent jest strasznie skoncentrowany i takie są zresztą na nasze zadania jako ośrodka prezydenckiego i takie mam zadania od prezydenta. No, przede wszystkim jakby koordynowania działań i wspierania działań, które podejmuje bezpośrednio nasz rząd. Bo póki co to współpraca prezydenta, premiera i całego rządu jest kluczowa w podejmowaniu działań w związku z kryzysem uchodźczym i pomocą humanitarną, zapewniał dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Sobczak.